Autorem wideo był reżyser reklamówek Bob Giraldi, który dysponował instynktem dotyczącym krótkiej formy. Wykorzystał też znanego choreografa teatralnego Michaela Petersa. Gdy pojawiło się Beat It, Michael postanowił pracować z Bobem, stwierdzając jednak, że zależy mu na jego reżyserii pod warunkiem, że wynajmie choreografa Michaela Petersa. Bob roześmiał się wówczas, bowiem wtedy już razem pracowaliśmy. I zapytał, czy nie zatańczyłbym we fragmencie. Jak mówią, reszta jest historią. Słowa miały istotne znaczenie dla pomysłu. Poza tym dysponowałem swobodą, mogłem robić to, na co miałem ochotę, pod warunkiem, że kontynuowałem wątek historii. Dzięki temu wydaje mi się, że stworzyliśmy jeden z najważniejszych wideoklipów lat 80. Nie było w nim niepotrzebnych elementów tanecznych. Taniec wspierał rozwój opowieści. Michael współpracował też przy powstaniu choreografii do Thrillera. Pracowałem z nim przy opracowaniu układów rytmicznych. Michael nie jest tancerzem z wykształcenia, nie zna więc specjalistycznego słownictwa. Mówił po prostu, tutaj potrzebny jest chłodny krok, albo potrzebuje czegoś agresywnego, gorącego. Czasami opisywał kroki terminami emocjonalnymi, a nawet kolorami. Michael Peters nadał tańcowi Michaela Jacksona strukturę różniącą się od układów Jackson 5. Peters zaczął też wprowadzać Michaela do strukturalnego pojęcia tańca, co, jak się wydaje, bardzo go zainteresowało. Gdy Michael Jackson pojawił się z piosenką Smooth Criminal, poprosił, żebym opracował mu choreografię. Wpadł na pomysł umieszczenia akcji w eleganckim klubie wśród mężczyzn w garniturach. Kiedy poznałem słowa piosenki, powiedziałem mu, taki właśnie miałem pomysł. Myślałem o jakimś klubie gangsterskim w chicagowskim półświatku gdzieś we wczesnych latach 30. Chciałem umieścić tam również kobiety, wszelkie typy etniczne, postaci charakterystyczne. Zadaniem było więc znaleźć tancerzy, którzy potrafią grać, i aktorów, którzy potrafią tańczyć. Powiedziałbym, że w Smooth Criminal wszystko było dozwolone. Niektórzy ludzie dysponują zadziwiającą pamięcią motoryczną. Michael jest jednym z nich. Innym przykładem może być Madonna. Są w stanie przyjąć wszystko, co im się zaproponuje. Nie boją się tańca. Ich ciała są jakby stworzone do ruchu. Są perfekcyjni, pozbawieni strachu. Dzięki temu uczą się szybko, odbywają ciągłe próby do upadłego, aż wreszcie poznają krok na pamięć i wtedy mogą włączyć do pracy własną osobowość. Wiem, że Michael pracuje godzinami nad każdym krokiem, aż do chwili, gdy nie musi już myśleć, wykonując go. Michael Jackson jest tańcem. On oddycha tańcem. Każdy fragment jego ciała żyje tańcem, rytmem i muzyką. Yeah.
Obaj jesteśmy przekonani, że mistrzem filmowania tańca był Vincent Ninelli. Odpowiada na niego technika eksponowania całego ciała tancerza. Oczywiście ważne są zbliżenia, zwłaszcza w przypadku gwiazdy formatu Michaela Jacksona. Ludzie chcą z bliska widzieć jego twarz, wniknąć w osobowość. Oba jednak uważamy, że w tańcu najważniejsze jest jak najczęstsze pokazywanie całej postaci. Michael zawsze miał pełno nowych pomysłów. Na tym właśnie polega różnica między supergwiazdą i artystą. Wprowadzenie czegoś do wideo wymaga znacznego zmysłu artystycznego. Później inni mogą to docenić. Jeśli jest to hit, wszyscy zaczynają to naśladować. Usiłujemy zaobserwować, co dzieje się w klubach lub wprost na ulicy. Funky, kroki uliczne czy hip-hop. Poprzez artystę udostępniasz je każdemu. W Bad starałem się połączyć rytm taneczny z muzyką. Michael Jackson jest niewiarygodnym tancerzem. Praca z nim stanowiła dla mnie wyzwanie i jednocześnie sprawiła mi wiele radości. Kąt i ruchy kamery podporządkowane były wyłącznie jego tańcowi. Bez przerwy wsłuchiwałem się w tę muzykę. Starałem się wyobrazić sobie towarzyszące jej obrazy. Pracując na... Wiedziałem, że dla tancerzy muszę opracować serię ujęć, w której okrążają Michaela i skręcić na jego zbliżeniu. Same kroki opracowano tak, by połączyć je z ruchami kamery. Kamera natomiast również wykonywała taniec, równie istotnie jak tancerze. W ten sposób chciałem wyprodukować wideo niemal klasyczne. Na tej zasadzie funkcjonowała choreografia w późnych latach 40. i wczesnych 50. w filmach, na których się wychowałem.